Witam w bardzo króciutkim filmiku, tylko szybko przedstawię makijaż. Jest on głównie o takich różowościach, trochę brązów, trochę borda, rozświetlone mocno kąciki, takim połyskliwym, różowawym cieniem, także tak to się prezentuje. Róż na policzkach, bronzera tu w zasadzie prawie nigdzie nie ma, tylko w sumie rozświetlacza też nie. Czyli głównie róż, akcent na oczy i usta w takim dosyć stonowanym, jak na mnie kolorze, ale w sumie dosyć intensywnym różu. Takim dziennym. W sumie jest to kolor moich ust, tylko ciemniejszy. Jest to Clues Color Pop. Makijaż oczu głównie Glam Shadows Bronze z Kobo, a to rozświetlenie w środku tutaj to taki połyskliwy, bardzo fajny, kremowy cień z Inglota. Róż The Balm Down Boy. Może jeszcze pokażę, trochę widać strójna, sukienka w paski. Nie wiem na ile będzie, będę mi pokazać jeszcze może paznokcie, ale chyba je dość słabo wyostrza. Ogólnie one są w bordzie i mają takie na dole perełki. Ja osobiście, jak już kiedyś wspominałam, nie znoszę wszelkich wzorków na paznokciach. Dla mnie one w większości przypadków są bardzo tandetne. Natomiast ten wzór, który sobie wybrałam, czyli takie właśnie połączenie borda i tych perełek, niestety tego strasznie słabo widać. Może jakieś zdjęcie zrobię. Nie wiem czemu. Nie wyostrzę za bardzo, chociaż może. Powiem tak. Bordo mi się bardzo kojarzy z stylem retro i takie właśnie motyw perełek też, także taka trochę zabawa tematem. Perfumy ostatnie kilka dni są głównie Miu Miu klasyczne, które dostałam kiedyś od Agnieszki. Przepiękny zapach, bardzo kobiecy, bardzo dobre ma parametry, jest taki właśnie kwiatowy, świeży. Dość spora rola konwalii, natomiast ta konwalia nie zdominowuje zapachu i też to nie jest taki stricte konwaliowy zapach, jest właśnie kwiatowy, chłodny, świeży i ma taki motyw też takich przypraw, które nie są stricte orientalne, ale właśnie dają taki właśnie charakteru temu zapachowi i według mnie świetny. Także tak to się prezentuje. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, dajcie znać co u Was dzisiaj w użyciu perfumowym.